Zadanie Fanka, zadanie piąte z matury z informatyki rozszerzonej 2017. Dedykowane do rozwiązania z użyciem relacyjnej bazy danych, a my wykonamy je w arkuszu kalkulacyjnym, by pokazać, że jest to możliwe, a przy okazji przećwiczymy sobie zaawansowane tabele przestawne, które poznaliśmy w zadaniu Słodzik, w zadaniu numer 4 z tego samego roku, także z arkusza rozszerzonego. Oznacza to, że podstawowych informacji, które przekazałem w poprzednim filmie, nie będę już teraz powtarzał. Przejdźmy do treści zadania. Fanka zespołu Galop Kucykowo zbiera informacje o swoim zespole. W pliku drużyny TXT posiada zestawienie wszystkich przeciwników Galopu Kucykowo w następującej postaci: numer zespołu, nazwa zespołu oraz miasto, skąd zespół pochodzi. W pliku sędziowie TXT posiada spis wszystkich sędziów, którzy sędziowali mecze na tym poziomie rozgrywek, a zatem numer licencji sędziego, imię oraz nazwisko, oraz główny plik wyniki TXT, w którym zapisuje datę rozegrania meczu, typ meczu, czy to jest ligowy, czy pucharowy i inny, czy jest to domowy, czy wyjazdowy mecz, z kim został rozegrany, czyli numer drużyny przeciwnej, numer licencji sędziego, który sędziował mecz, oraz zdobyte i stracone bramki. Oznacza to, że ten mecz Galop Kucykowo przegrał 0-1. Zaimportujmy teraz dane do arkusza kalkulacyjnego. Z pliku drużyny TXT Ctrl-A, Ctrl-C wklejamy to. Jak widzimy, wszystko poprawnie zostało zinterpretowane. OK. Kolejny arkusz. Sędziowie TXT, Ctrl-A, Ctrl-C. I najważniejsza tabela, która łączy relacjami tabelę sędziowie TXT oraz drużyny TXT, czyli tabela wyniki TXT. I tutaj warto by było przyjrzeć się formatom danych. Liczby zostaną poprawnie zinterpretowane. Numer licencji oczywiście będzie tekstem. Natomiast dobrze by było wymusić, żeby data była poprawnie zinterpretowana przez arkusz kalkulacyjny w formacie rok, miesiąc, dzień. Ponieważ wyrównała się do prawej, a zatem została zinterpretowana jako liczba i o to nam chodziło. Podpiszmy sobie szybciutko te arkusze. Oraz drużyny. Żeby było nam łatwiej, nazwę sobie każdą z tych tabel. Ta tabela to obszar danych, który będziemy odtąd nazywać drużyny. OK. To oczywiście są sędziowie. Dane, okres, zakres, sędziowie. Jak widzimy z zakładki sędziowie, ten obszar zablokowany dolarami, czyli dokładnie ta tabela. Dodaj i mecze. Dane, okres, zakres, mecze. Teraz poprzez słowo mecze mogę odwołać się do pełnego obszaru tej tabeli. Nowy arkusz. Nazwiemy go pełne dane. I stworzymy tutaj tabelę, która będzie koszmarem każdego prawdziwego bazodanowca. Dlatego, że połączy te trzy zależne od siebie relacjami tabele w jedną wielką tabelę zawierającą wszystkie informacje. Co oczywiście nigdy nie jest zalecane,
ale w arkuszu kalkulacyjnym będzie idealne do wyszukiwania danych. Tabelą, która scala wszystkie informacje, jest oczywiście tabela meczer, a zatem od niej wyjdziemy i ją skopiujemy sobie do tej zakładki. Jak pamiętamy z zadania poprzedniego, funkcją, która łączy tabelę, jest funkcja wyszukaj pionowo, wyszukaj poziomo. W tym wypadku oczywiście wyszukaj pionowo użyjemy drużyny. Nazwa drużyny i miasto drużyny. To jest druga i trzecia kolumna. Ja sobie pozwolę nazwać tę kolumnę 2, a tę 3, co mi pomoże przy kopiowaniu wzorów. I podobnie będzie z sędziami. Na podstawie licencji dopiszę imię oraz nazwisko. I to także będzie druga i trzecia kolumna w tej tabeli. Czyli tu jeszcze raz powtórzymy 2 i 3. Dobrze by było to inaczej nazwać, ale te liczby pomogą nam przy kopiowaniu wzorów. Więc niech to tak zostanie, a my będziemy potem pilnować, żeby właściwa nazwa pola nowej tabeli była w tabeli przestawnej użyta właściwie. Dobrze. Wyszukaj pionowo. Kryterium wyszukania. Będziemy oczywiście szukać identyfikatora drużyny. Średnik, macierz, czyli tabela, która ma być przeszukiwana. Będziemy go przeszukiwać w tabeli drużyny, tego identyfikatora. Przypominam, że przeszukiwana jest pierwsza kolumna tabeli, a zatem właściwie ta. Jest to zwykle zresztą klucz główny tabeli i tak powinno być. Pamiętamy, że ten obszar nazwaliśmy sobie drużyny. Możemy zatem użyć tej nazwy. Indeks, czyli numer kolumny. Jest to kolumna numer 2, czyli nazwa drużyny i wykorzystam tę cyfrę, czyli H2, przy czym cyferkę zablokuję, ponieważ jak będę kopiował w dół, cały czas to ma być dwójka, natomiast jeżeli przekopiuję tutaj w prawo, ma mi się to zmienić na to pole, na trójeczkę i w związku z tym będę kolejną kolumnę z tabeli źródłowej, czyli z tabeli drużyny w to miejsce przekopiował. Jeżeli już blokujemy, to także zablokujemy sobie tutaj symbolem dolara kolumnę D tym razem, dlatego, że jeżeli będę kopiował to w bok, to numer drużyny nie może mi się zmienić na numer licencji sędziego, dlatego że cały czas chcę przeszukiwać tabelę drużyny. Jeszcze może typ przeszukania 0, czyli dokładne dopasowanie. Jak widzimy, identyfikator drużyny numer 2 to srebrne gazele, upewnijmy się. Tak jest, 2 to są srebrne gazele. Jeżeli ten wzór skopiujemy w bok, srebrne gazele Sandomierz. Dokładnie tak. Zauważmy, że tutaj D2 było zablokowane, czyli w poziomie kopiując to mi się nie zmienia, w dół będzie mi się zmieniało. Natomiast tutaj oczywiście I zmieniło się, przepraszam, H zmieniło mi się na I, czyli dwójeczka zmieniła się na trójkę, czyli trzecią kolumnę będę wyszukiwał i tak właśnie miało być. Kopiujemy całość w dół. Coś mi nie wyszło, o teraz, tak jest i podobnie z tym, może też przekopiuję sobie ten wzór. Oczywiście tym razem mam przeszukiwać nie tabelę drużyny, a tabelę sędziowie, ponieważ numer kolumny, którą chcę odszukać, pokrywa się z tym, co mam w tytule kolumny, podobnie jak tutaj, więc tutaj już żadnych zmian nie dokonuję. Tutaj oczywiście nie D2, a tym razem wyszukiwać będę numeru licencji, czyli jedyna zmiana w tym wzorze to tutaj jest z D2 na E2. Jak widzimy, Danuta, tak, numer licencji, tutaj to jest Danuta, przekopiujmy to w bok, Danuta Śliwińska,
o takiej licencji. 776, co jeszcze się upewnijmy. 776. Danuta Śliwińska, zgadza się. I oczywiście ten wzór kopiujemy w dół. I tu mam pełne informacje o imieniu i nazwisku sędziego na podstawie jego numeru licencji. W tej tabeli pełne dane mam informacje z połączonych relacjami tych trzech tabel, czyli mam wszystkie informacje w jednej tabeli. Oczywiście przypominam i podkreślam, że jest to niezalecana transformacja, robi się to dokładnie odwrotnie. Takie tabele rozbija się na tabele mniejsze i łączy relacjami. To jest właściwe podejście, ale widzimy w arkuszu kalkulacyjnym, to nam bardzo odpowiada. Przechodzimy teraz do treści zadań. Zadanie pierwsze. Podaj, ile towarzyskich, ligowych oraz pucharowych meczy rozegrała drużyna Galopu Cychowo z drużynami ze swojego miasta. Posłużymy się oczywiście tabelą przestawną. Tworzymy z całego zaznaczenia. Pola pierwsze. Interesują nas rodzaje meczy. Czy to jest ligowy, czy pucharowy, czy towarzyski. Coś, co musimy zliczyć, to naprawdę może być cokolwiek, byle tylko policzyć, ile tego jest. Niech to będą, dajmy na to, identyfikator drużyny, czy może to jest nazwa, czy miasto drużyny, albo imię i nazwisko sędziego. Naprawdę nie ma to znaczenia. Mamy to policzyć. Weźmy na przykład miasto drużyny, choć ono będzie tylko do policzenia. Tutaj domyślnie widzimy, że jest to suma i nie jest to jest to, co nas interesuje. Zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt. Będziemy musieli go skorygować. Suma tych meczy, no, oczywiście miasto nie zawiera żadnej liczby. To jest tylko nazwa miasta, w związku z tym nie ma co sumować. Musimy to zedytować i zmienić sumę na zliczanie. Widzimy, że Galop Kucykowo rozegrał 2023 mecze. Ligowe, 328 pucharowych, ale są to wszystkie mecze, a nas interesują mecze, które rozegrał z przeciwnikami z Kucykowa. Możemy teraz nałożyć na tę tabelę przestawną filtr. Na pole, tu już musimy niestety pamiętać, ponieważ nie użyliśmy nazw. 2, 3. To była nazwa drużyny, to jest miasto drużyny. Czyli na to pole i tu musi być Kucykowo. Kucykowo. Proszę Państwa, ten filtr będzie stosowany nie na tej tabeli przestawnej, tylko na danych, które tworzą tą tabelę przestawną, czyli na tamtej tabeli pełne dane. I o to nam chodzi. Jak widzimy, meczy ligowych z drużynami z Kucykowa 113, 25 pucharowych i towarzyskich 6. Sprawdźmy odpowiedzi. 113, 25 oraz 6 towarzyskich. I jest to poprawna odpowiedź. Spróbujmy ją jednak uzyskać w nieco inny sposób także. Usuńmy filtr. Brak filtru. I zmieńmy układ tabeli przestawnej. Do tej pory nie używaliśmy pole stron. Tak naprawdę tutaj dodajemy dodatkowy filtr. Ponieważ my chcemy właśnie filtrować, no to bardzo proszę. Filtrować będziemy po mieście drużyny. Pamiętamy, że miasto drużyny to jest oto pole. Kolejne. I proszę bardzo, tak? Tu mamy dodatkowy filtr. I tu mamy wymienione wszystkie możliwe miasta. Odznaczmy wszystkie miasta, a wybierzmy tylko Kucykowo. Jak widzimy, uzyskaliśmy ten sam efekt. 113, 25 i 6. Podpunkt B. W którym roku drużyna rozegrała najwięcej meczy z drużynami ze swojego miasta? W tym wypadku już nie chodzi o rozbicie na typ meczu.
Przejdźmy do pewnej tabeli i oczywiście znowu tabela przestawna. Tym razem pytanie jest o rok, czyli data meczu w polu wierszy. W którym roku drużyna rozegrała, co będziemy liczyć? Możemy liczyć numer licencji, ale pamiętamy już, że musimy go zliczyć. Tak naprawdę nie ma znaczenia w tym wypadku, które pole będziemy liczyć. I to by było właściwie tyle. Teraz należy jeszcze tabelę pogrupować po latach. Oraz przefiltrować przez właściwe miasto. Jak pamiętamy, filtrować możemy na dwa sposoby. Możemy użyć tego szybszego. No nie wiem, czy akurat trafiłem na szybszy. Niech będzie. To jest miasto przeciwnika. Tu włączamy filtr i odznaczamy, a zostawiamy kucykowo. I to są nasze mecze. Z przeciwnikami z Kucykowa w 2002 roku 14 meczy rozegraliśmy. A nas interesuje rok, w którym było najwięcej tych meczy. Czyli można by teraz tę tabelę jeszcze raz zedytować. I przypomnijmy sobie, że tu możemy po zliczaniu posortować malejąco, a potem pokazać tylko n elementów. W tym wypadku najwyższy element od góry. OK. Jak widzimy, uzyskaliśmy rok 2007. 27 numerów licencji sędziów, którzy sędziowali mecze, a zatem 21 meczów było rozegranych. Sprawdźmy odpowiedzi. 2007, 21 meczy rozegranych. I to jest już prawidłowa odpowiedź. My jednak celem dydaktycznym zedytujmy układ tabeli jeszcze raz i tutaj dodamy do pola kolumn rodzaj meczy. Rodzaj meczu. Zobaczmy, co się stanie. Te wyniki, które uzyskaliśmy, mamy rozbite na mecze ligowe, pucharowe oraz towarzyskie. Gdyby zatem pytanie brzmiało, ile meczy łącznie, ale także w rozbiciu na typ albo towarzyskich, ligowych, pucharowych, albo wyjazdowych i domowych, mielibyśmy porozbijać to na podgrupy, to oczywiście układ tabeli w pole kolumn wprowadzilibyśmy to pole, po którym chcielibyśmy sobie rozbić to na kolumny. Przejdźmy do kolejnego zadania. Zadanie drugie. Lista zawierająca nazwy drużyn, z którymi Galop Kucykowo ma zerowy bilans bramkowy po łącznej liczbie bramek. I w tym momencie już musimy sobie troszeczkę policzyć. Przejdźmy do pewnych danych. I tu będziemy liczyć gole stracone i zdobyte. Nazwijmy to sobie pole różnica. I będzie to różnica oczywiście między bramkami zdobytymi a straconymi. W tym wypadku minus 2 gole. No i teraz oczywiście tabela przestawna. Dane, tabela przestawna. Interesują nas drużyny, a zatem nazwa drużyny to jest nasza dwójeczka, miasto skąd pochodzi. No, jak ktoś się uprze, to może jeszcze także identyfikator drużyny dodać, ale pytanie jest o nazwę drużyny, czyli tak naprawdę to pole nas interesuje. Wrzućmy jednak do pola wierszy wszystkie trzy informacje, będziemy mieli pewne informacje o zespole, a wybierzemy sobie do odpowiedzi te, które nas będą interesowały. Teraz interesuje nas
zerowy bilans bramkowy, a zatem będziemy liczyć dla każdego zespołu sumę jego zdobyczy punktowych, czyli różnica. I to będzie to, co nas interesuje. Jak widzimy, z drużyną srebrne, może rozsuńmy troszeczkę, srebrne Pumy z Olsztyna, 27 goli na plusie jest galop kucykowo. Teraz trzeba następującą tabelę przefiltrować po zerowych zdobyczach. I teraz niestety nie użyjemy tego filtru, ponieważ ten filtr, proszę Państwa, jak pamiętamy, będzie operował na danych wejściowych, czyli na pełnych danych. Zobaczmy, co się stanie, gdybyśmy tu przefiltrowali. No przede wszystkim, o tutaj mamy różnicę. Jeżeli tu różnicę podamy 0, to tak naprawdę mamy wszystkie zespoły, dlatego że będą brane pojedyncze mecze, w których różnica wynosiła 0. A nie o to nam chodzi. Cofnijmy tę operację. Musimy przefiltrować dane już po utworzeniu tabeli przestawnej. Można to zrobić w następujący sposób. Dane i nałóżmy na tę tabelę filtr. Filtr standardowy. Teraz po tej różnicy wartość 0. OK. I teraz uzyskaliśmy filtr nałożony już na utworzoną tabelę przestawną. Są to dwa zespoły. Zwinne Mewy Chojnice oraz Nocne Pumy Opole. I to jest poprawna odpowiedź. Taką bym zawarł w pliku odpowiedzi. Sprawdźmy jeszcze, jakie są oficjalne dane. Zwinne Mewy oraz Nocne Pumy. Zwinne Mewy, Nocne Pumy. Wszystko się zgadza. Zadanie kolejne. Zadanie trzecie. Ile meczy wyjazdowych w rozbiciu na wygrane, przegrane i zremisowane rozegrała drużyna Galup Kucykowo? Przejdźmy znowu do naszej tabeli z pełnymi danymi i znowu tabela przestawna. Mamy podać liczbę meczy wyjazdowych. W wierszu zatem podamy pole gdzie, czy dom, czy wyjazd. Uzyskamy dwa wiersze, domowy i wyjazdowy osobno. Musimy je policzyć. Znowu w tym wypadku cokolwiek będziemy liczyć. Niech to będzie nawet identyfikator drużyny wyjazdowej, ale mamy go zliczać. Natomiast interesujące będą pola kolumn, które będziemy zliczać, ponieważ jak zerkniemy w treść zadań, musimy sprawdzić to dla meczy wygranych, przegranych oraz zremisowanych. Moglibyśmy na podstawie naszej różnicy stworzyć dodatkowe pole, które będzie mówiło, czy mecz jest wygrany, jeśli wartość jest dodatnia, zremisowany, jeśli jest zerowa i przegrany, jeśli jest ujemna, ale różnice bramkowe nie są na tyle duże, żeby nie można było po prostu wstawić tej różnicy do pola kolumn. OK. I jak widzimy, wyjazdowe mecze wygrane to suma tych pozycji. Suma z tego. Ojejku, jejku, nie tak to miało być. Suma z tego obszaru. Zremisowane to oczywiście 170 równa się to pole. To są mecze wyjazdowe. A przegrane to oczywiście suma tu, gdzie mamy ujemny bilans bramkowy. Dzięki temu obyło się bez wstawiania kolejnej kolumny, która by rozpoznawała, czy mecz jest wygrany, czy przegrany. Popatrzmy na uzyskane wyniki. W meczach wyjazdowych 579 zwycięstw, 170 remisów i 452 porażki.
I to się zgadza. Przy czym tutaj jest podane najpierw porażki zremisowane i 579 zwycięstw. Zadanie ostatnie, zadanie czwarte. Podaj, ilu sędziów spośród tych zapisanych w pliku sędziowie TXT nie sędziowało żadnego pucharowego meczu drużyny Galop Kucykowo. Żadnego meczu, ale z grupy pucharowych. Przechodzimy na pełne dane i tworzymy tabelę przestawną. Interesują nas sędziowie, może być po numerze licencji, ile meczy rozegrali, czyli na przykład policzymy sobie datę meczu, ile meczy sędziowali. Zlicz datę meczu. W pola kolumn damy natomiast rodzaj meczu, ponieważ po nim mamy rozróżnić, tak? Mamy tylko pucharowe mecze podliczyć. OK. Uzyskaliśmy następującą tabelę. Ten sędzia sędziował jeden mecz pucharowy Galopu Kucykowo. Ten natomiast cztery mecze Galopu Kucykowo. Ten nie sędziował ani jednego pola. Co można zrobić? Policzyć, ile pustych komórek jest w tej kolumnie. Albo od pełnej liczby 152 sędziów odjąć tych, którzy sędziowali jakikolwiek, czyli policzyć, ile jest liczb w tej kolumnie. Oczywiście są to standardowe funkcje arkusza kalkulacyjnego, równa się licz puste. Puste z jakiego obszaru? Odtąd strzał, ojojoj. Odtąd dwukropek. I teraz dopiero strzałeczką do góry skaczemy sobie dotąd. I tutaj wpadliśmy w pewną pułapkę. Otóż tutaj mamy wymienionych sędziów, którzy sędziowali jakiekolwiek mecze, ale być może są tacy, którzy nie sędziowali żadnych. Podejrzewam, że ta odpowiedź jest błędna i zaraz będziemy ją korygować. Sprawdźmy w odpowiedziach. Poprawna odpowiedź 22 sędziów, a zatem było prawdopodobnie 4 sędziów, którzy żadnych meczów nie sędziowali. Tu mamy odpowiedź, dostalibyśmy 2 punkty, 18. Bez uwzględnienia tych sędziów, którzy nie sędziowali żadnego meczu. No dokładnie tak. Co należy zrobić? Zliczmy sobie tych, którzy sędziowali mecze. Tym razem będzie ile liczb. W tym samym obszarze. Czyli odtąd dwukropek dotąd. 132 sędziów sędziowało mecze pucharowe. A ile wszystkich sędziów mamy? 155. Równa się 150. Przepraszam, 4, tak, bo pierwszy wiersz to jest tytułowy, minus ci, którzy sędziowali mecze pucharowe. A zatem 22 sędziów spośród wszystkich dopuszczonych do rozgrywek nie sędziowało meczy pucharowych drużyny Galop Kucykowo. I to będzie właściwa odpowiedź. Tak jest. Poprawna odpowiedź 22. I to jest koniec zadania Fanka wykonanego celem ćwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym. Dziękuję.